Cześć, witajcie. Z tej strony Artur. Dojeżdżam do miasta Lipina. Zobaczę, kto to dokładnie. Lipinia. Jest tylko o granicy ukraińskiej. Jadę tutaj z przystawką do Kukurydzy. Capello. Chyba to tutaj. Chłopaki kukurydzę suszą. Dobry! Dobrze trafiłem? Chyba dobrze. Dwie maszyny też nam się przydadzą. Też no, zdejmujemy? Też zrzucamy wszystko. Dobra, no to już nie będę jechał do... No dalej, nie? Nie, po co komuś takie główienka? No ale ładowarka, ta koparka taka mała? Panie, jakieś kable by też położymy. No, akurat się ładnie poluzowała. Tu dziurki, tu dziury po drodze, nie? A się... Pan tak pojechał, nie tak jak ja mówiłem. Co? Pan nie pojechał tak jak ja mówiłem. Tak? Mówiłem. Chlubieszów, Kryłów, Dołchobyczów. No. A pan przepierdzielił Chlubieszów, no. Mircze, no. Witków. A może, no nie wiem. Jak ja usłyszałem, że pan jest w Suszowie, też myślałem. Ale dojechałem. Ale dojechałem, nie? To podstawa. Że dojechałem, no, nie? No. Dobra, czy tam będziemy zdejmować? No. Ładowarkę z paleciakiem. No, to podjedziemy czy z tamtej strony i nie ma problemu, nie? No i tyle. O, to tylko zima. No może stąd, no, z tej strony też można, nie? Podnieść pan tak, żeby przystawka była na wprost silos. On sam do strony sobie skoczy. No, widzę, że kudeła w pełni koszenie. Tutaj tak koszę pan. No, dobra. W pełni kodeżliwa. No, my jeszcze skupujemy. Aha. No, to macie trochę roboty. Tak, no, grosi kupujemy około 15 tysięcy ton. Ile? 15 tysięcy. 15 tysięcy, o kurde. A suszycie, widzę, też macie suszarnię, nie? Tak. No, ale my to wszystko zadamy. Aha. A klienci nie? Klienci przyłożą mokrą, nie? Aha. Trochę jest tego, nie? A ładowarka akurat tam będzie dobra. Mocna ładowara. No, mamy jeszcze Merlina, ale coś... O, jeden z ulicy nam się sypnęła. No. Do sypisu odjadłem. Aha, rozumiem. No dobrze, nie powoli działać. O, no to ładowarka ta co akurat jest, to by nie dała rady, nie? Ta moja tutaj. To znaczy ja sobie ją do owiec zabrał. Co? Do owiec na kurnik. No, to tam... To taki pierdołek. Nie, bo ona tam jest mniejsza, są większe też właśnie tego farezynka. A tak, mam tutaj ile? 2 tony udźwigu, czy 2600 chyba, nie? Jak ona wytrzymałościowo? Co? Jak ona wytrzymałościowo? Nie, dosyć dobrze, dobrze. To czy tak... Nic tak nie słyszałem, żeby jakieś tam problemy wielkie były, czy coś z tym. To działa. Ile taka ładowarka? Nie wiem. Teraz tam jakieś nowości wyszły, to chyba droższe od tej, nie? Bo też jeszcze starszy model jest, nie? Bo to tak z takimi światłami, LEDami, ze wszystkim. No ale to światło tam nie... To nie problem, żeby to światłem z takimi światełkami, nie? O, same kurde John Deere, nie? U was? W większości tak. Aha. Duży jeden flagowy i tyle. Aha, same John. A dużo hektara? Nie dużo, gospodarze, 400 hektarów mamy tego. Ile? 400 tego. Tylko 400, a? To jest małe, tak tu... Sąsiedzi mają po 2000. O kurde. No a tu przejeżdżałem przez tą miejscowość, nie teraz, nie? No. Przez tą, co ta rakieta spadła. No. I to daleko co spadła ta rakieta? 300 metrów. Jak będzie pan jechał, jak te silosy są? No. I tam taki pomnik nieodkryty jeszcze jest, nie? Aha. I tam kawałeczek dalej. Aha, kurde, patrz. Blisko, ja to będzie rok dobry, nie? Prawie, nie? Czy? W listopadzie, no kurde. Dobra, to podjeżdżam tu. I w rękaw też idzie kukurydza? Co? W rękaw też idzie kukurydza? Większość? Kiszonka, nie? Tak. Aha. Dobra. Pinamy. To niech będzie. Ale u was kukurydza sypie, czy tak słabo? 15, 16. Bo nas tam słabo. Susza. Całkiem. Jak u was słabo i jeszcze ta cena? Tak. No. A jeszcze dalej w Kłeckowo-Morskie jeszcze gorzej mają. Tak? Aha. 2-3 tony. Ja cię kręcę, to już w ogóle. Tu wiem te wałki, ale to oni sobie założą na razie tutaj do tego, nie? To tam nie problem z tym? No, to wszystko się tutaj... A ten właśnie rozmawiałem z tym, co przyjechać, ma to uruchomić, to tak 9:30 powinien być. A to będzie zaraz sam praktycznie. Niedługo się dobrze rozładujemy, to... O, to. A cena? Kukurydzy teraz? 300. Ojejku. Netto.
u nas jeszcze 350, no, na necie już piszą, że już jest po 300. No, zaraz dwójka mnie z przodu. O kurde. Takiej ceny dawno nie było. Ładna cena. No. Jeszcze dwie tony odda. To do tyłu jeszcze człowiek taki jest, nie, do gospodarstwa. No bo jeszcze jak ktoś tam najmie ten, najmie maszyny do zasiania do tego, nie, no to wszystkiego, no to wtedy jest... No, ale się koszty nie zwrócą, jak będzie, no. Już się nie zwracają. No u nas jeszcze jak 16... Zapytać, to na pierwszą kupę, tak? Na ty gdzie sypałeś? Sam nie wiem już. No, pytam na pierwszą, bo tutaj sypią naszą, także tam sypa na pierwszą. No, bo tam jest dwie, no to... Mhm. Bo ja jeszcze tego, bo z nasion nie brałem, to dlatego. Nie, na... Aha, dobra. Dziękuję bardzo. Co, możemy dźwigać? O, widły galante, nie ma problemu. No, bo trzeba je tam, tak żeby pasowały te... Powinno wejść. A co? Trzeba by rozstawić te, bo nie wejdzie nam do tyłu, bo nie, za wąsko troszeczkę o jedno. Albo tu jedno, albo tu jedno. Ta ładowarka nie da rady? Nie, ale te przyciążeniówki tak ustawione, że masakra. Tak? Nie, no ale to ile ma w ogóle? Biegu to ma. No. Cztery. Tak? No to przecież to powinna. Mamy drugą w serwisie. Aha. No to może wyjść, no teraz takie robią, że zero piszczy nie jedzie, nie? Jak to? Dobra, jedziemy. Dobrze, idealnie. Jeszcze. O. Dobra, do góry. I na siebie delikatnie. Nie, to ani nie zapiszczała pewnie. O kurde. No trochę wysunął, ale to... No bo trochę wysunął, to zaraz piszczy, nie? No. Na siebie troszeczkę. Na siebie. O, bo na siebie nie zjechała czasami, nie? Czy nie powinna? Podjechał od razu. Żeby kombajner zaraz sobie podjechał, nie? Bo zaraz będzie uruchamiać. Czepiamy starą jeszcze. Aha, starą czepiacie. A jaką stara była? Polska. Polska, aha. A przy drugiej mamy Gernikowa. O czym tak będzie chodzić? Pójdę chodzić. Już pan kręci. No, zaraz można uczyć. A już dużo wymuciliście kukurydzy? Tamto ile wykosiliśmy? No, ile już. Teraz? Ogólnie od kiedy ją mamy? No nie. Jak dużo już zim już. W tym roku już... Z połowę poszło? U nas wszystko jest wykoszone. Aha. Na usługach mamy. Aha, na usługi teraz zostało tylko. No jak macie tam, w razie kto ma... Nie za blisko podjechał? Tak. Ściany? Tak, i podniesie do tego. Pisz. Nasmarowaliście. No nie nasmarowali. Można działać. Tamta Polska zrobiła jakieś, liczyłem, 1100-1200 hektarów. Aha. I czy skończyła się? Nie. Nie skończyło się, ale wie pan, nam trzeba bezawaryjna maszyna. Aha. Jak jedzie, a nie, że na części trzeba czekać 3 dni. To w tym roku dwa razy no. Pierdoła i dwa razy czekaliśmy po 3 dni przez to. O, no to już dużo, nie? No mamy na usługach. No, to wiadomo, nie? To już... 500 hektarów, 600. No to trochę jest.
No to... To musi... Przychodzi jakąś drogą, także tam to sprzedamy. No, no, no spokojnie. Nie no, jak ktoś tam... Jak ktoś tylko... A jak? Zaraz jest. No. Zaraz przyjeżdża i będzie działać. Działać idę, powiesz, te dwa wałki tutaj zostawię wam. Jakiś tam kabelek. I protokół. Dobra. I widzimy, idę po te wałeczki. I chyba do John Deere'a chyba, tak? Chyba patrzałem do John Deere'a. Tak, do Deere'a. Dobra. To idę po dokumenty. Na jazdy są, możemy zjeżdżać. Kasę dawać, jeździmy. Tu taki mam 1000 zł na wykorzystanie w e-sklepie. Chcę zadzwonić i tam powiedzą co to jak, nie? Dobra, i to było do podpisywania.